Piątkowy wieczór, zatem czas na sport i informacje o rozgrywkach ligowych opolskich drużyn na różnych szczeblach oraz o wydarzeniach sportowych. A dzisiaj w programie m.in. zaglądamy do opolskich futsalistów, którzy w maratonie walczą o cenne ligowe punkty. Nie można stracić tutaj czujności, bo rywale nie śpią. Sprawdzamy, jak przebiegają przygotowania do piłkarskiej wiosny Odry Opole. Jest tutaj grupa pozytywnych ludzi, umiejących grać piłkę i zresztą to nawet było widać, jeśli chodzi o rundę jesienną. A także dobre informacje dla wszystkich miłośników ekstremalnych biegów z przeszkodami. Większość przeszkód, które są takie bardzo trudne technicznie, będą wycięte z tego dystansu i będą dodane takie troszeczkę prostsze, powiedzmy, przeszkody. A rozpoczynamy żużlem, bo Polski Związek Motorowy podjął decyzję, że jedna z najważniejszych indywidualnych krajowych imprez, czyli turniej o złoty kask, będzie memoriałem naszego mistrza Jerzego Szczakiela, co potwierdził przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotr Szymański. Powód, dlaczego złoty kask od tego roku stał się jednocześnie memoriałem Jerzego Szczakiela, jest tylko jeden. Nie możemy zapomnieć o takim człowieku, takim zawodniku, jakim był pan Jerzy Szczakiel, wielokrotny reprezentant Polski, mistrz świata indywidualny, pierwszy nas mistrz świata par. To osoba, która w pełni zasługuje na uhonorowanie i pamięć. Dlatego też złożyłem wniosek na prezydium zarządu głównego o nazwanie złotego kasku jednocześnie memoriałem Jerzego Szczakiela, co spotkało się z pełną aprobatą moich kolegów z prezydium zarządu Polskiego Związku Motorowego. W tym roku ta impreza odbędzie się w Zielonej Górze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłym roku odbyła ona się w Opolu. Oczywiście to jest konieczność rozmów z klubem, konieczność rozmów szczerze z miastem, ale wierzę, że takie szanse, takie imprezy są bardzo duże, bo ona zorganizowana była właśnie w mieście rodzinnym naszego mistrza świata. Przy okazji chciałbym podziękować żonie pana Jurka oraz rodzinie za zaangażowanie w temat, za zgodę na nazwanie złotego kasku imieniem pana Jerzego Szczakiela. A także mam propozycję do władz miasta Opola. Może razem ufundowalibyśmy przechodnią nagrodę memoriałową dla zwycięzcy złotego kasku w każdym roku. I przechodzimy do rozgrywek ligowych. Pierwszoligowe siatkarki Unii Opole nie mają sobie równych i stale powiększają swój dorobek punktowy. Ubiegłotygodniowa wygrana w meczu na szczycie to 12 z rzędu zwycięstwo w tym sezonie. Przewaga nad drugą w tabeli Stalą Mielec wynosi aktualnie 7 punktów, no a jutro polski zespół podejmie MKS Jarosław. Początek tego spotkania w Stegu Arenie o godzinie 16. Natomiast czekający na pierwsze w tym sezonie zwycięstwo drugoligowi siatkarze AZS-u Politechniki Opolskiej jutro podejmą wicelidera z Andrychowa. Początek tego spotkania także o godzinie 16. A apetyty na kolejne ligowe zwycięstwo mają koszykarze Wigry AZS-u Politechniki Opolskiej, którzy, przypomnijmy, w minionym tygodniu pokonali w derbach opolszczyzny prudnicką Pogoń. Zadanie jednak nie będzie proste, ponieważ naszą drużynę czeka wyjazdowy pojedynek do lidera, czyli Czarnych Słupsk. Początek tego meczu o godzinie 18. Czas na piłkę nożną, a rozpoczynamy od tej halowej. To intensywny tydzień dla futsalistów Dremanu Opole, którzy w ciągu 7 dni rozgrywają aż 3 mecze. W niedzielę Opolanie pokonali AZS Katowice 3-2, natomiast w środę zremisowali 2-2 z ekipą z Białegostoku, natomiast jutro zmierzą się z Nową Gliwicę. Początek meczu o godzinie 17. Nie można stracić tutaj czujności, bo rywale nie śpią. Przed nami bardzo trudne mecze, jak wszystkie zresztą, więc już nie lubię używać tego określenia, trudne, ważne. Sobota, Gliwice, środa, puchar, później Kryjak do nas przyjeżdża. Ważne, żeby zdobywać punkty i tutaj budować twierdzę w Opolu. Do startu rundy wiosennej na zapleczu Ekstraklasy przygotowują się piłkarze Odry Opole. Dzisiaj rozegrali oni kolejny mecz kontrolny. Tym razem we Wrocławiu mierzyli się ze Ślęzą i niestety ulegli wrocławianom 1-2. W barwach opolskiego zespołu zaprezentował się nowy nabytek opolskiej drużyny, Szymon Drewniak, z którym była okazja, by chwilę porozmawiać. Tak naprawdę najważniejsza dla mnie była kwestia chęci trenera, zarządu. Zbiegło się też to z odejściem Seby,
do Termaliki, szybko od razu zaczęła działać. Ja tak samo, jeśli chodzi o rozwiązanie kontraktu z Arką i no, jestem tutaj. Chcę tutaj tak naprawdę pomóc zespołowi i to jest tak naprawdę mój główny cel i mam nadzieję, że jak najlepiej będę reprezentować tutaj barwy. Szatnia, jak i cały sztab szkoleniowy bardzo dobrze mnie przyjęły. Cieszę się z tego i jest to dla mnie bardzo miłe. Jeśli chodzi o sposób grania i tak dalej, to oczywiście to zachowam to dla siebie. Wiem przede wszystkim, co trener chce. Ja też widzę po chłopakach, jakie mają ruchy na boisku. Też to na pewno zgranie będzie, mam nadzieję, coraz lepsze z każdym dniem, z każdym tygodniem, ale już mogę powiedzieć, że naprawdę jest tutaj grupa pozytywnych ludzi umiejących grać w piłkę i zresztą to nawet było widać, jeśli chodzi o rundę jesienną. To nie jest przypadek, że Odra akurat jest w takim miejscu, jakim jest. Podopieczni Dietmara Bremera rundę wiosenną zainaugurują 27 lutego meczem wyjazdowym z LKS-em Łódź, początek o godzinie 12:40. A do wznowienia rozgrywek szykują się także superligowi szczypiorniści Gwardiopole. Za niespełna pół godziny rozegrają oni ostatni mecz kontrolny z Zagłębiem Lubin. Wznowienie rozgrywek nastąpi 20 lutego, a rywalem opolskiego zespołu będzie piotrkowianin Piotrków Trybunalski. A na zakończenie dobra informacja dla wszystkich miłośników ekstremalnych biegów z przeszkodami, bo już wiemy, że w lipcu w naszym mieście odbędzie się kolejna edycja Armagedonu. Przypomnijmy, że w tej minionej wzięło udział blisko 400 uczestników. Oprócz standardowych dwóch dystansów Locha i Dzik planujemy dystans o nazwie Knur, zachęcający nowych uczestników, zakłady pracy i osoby troszeczkę mniej zaawansowane do wzięcia udziału. Będzie on polegał na tym, że większość przeszkód, które są takie bardzo trudne technicznie, będą wycięte z tego dystansu i będą dodane takie troszeczkę prostsze, powiedzmy, przeszkody. Zachęcamy do tego głównie firmy, osoby początkujące bądź chcące spróbować w ogóle biegów z przeszkodami. Limit osób tak naprawdę będzie najbardziej zależał od obostrzeń, które będą w tym czasie obowiązywały. My na razie takiego nie przewidujemy. Można się zapisać na stronie Armagedon Active bądź Raisport Active. Tam są, należy tam kliknąć Armagedon Active Opole i są linki do zapisów. Już zachęcamy, bo czym szybciej, tym są tańsze opłaty. 24 lipca będzie zatem okazja do tego, żeby bić rekordy i poprawiać swoje wyniki. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i za spotkanie. Zachęcam oczywiście do tego, żeby śledzić to, co dzieje się na naszych stronach internetowych czasnaopole.pl, sportowoopole.pl i opole.pl oraz by być na bieżąco z informacjami, które pojawiają się na naszych facebookowych fanpage'ach. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.